Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Eliasz, a to jest ciekawa teoria o anime Boruto, w którym ma się dziać coś wspaniałego. Więc postanowiłem nagrać ten filmik, aby was o tym poinformować. Zapraszam. Na oficjalnej stronie studia Pierrot, czyli studia, które wydaje anime Naruto, dziś o godzinie 2 w nocy naszego czasu został dodany ciekawy post, który napawa nas nadzieją i zainteresowaniem. Post wyglądał następująco. Jak widać na załączonym obrazku, jest tu fotka Itachiego i Hidana z podpisem They will return soon. Co oczywiście znaczy, że wrócą niedługo. Czego możemy się spodziewać? Oto kilka teorii. Po pierwsze, istnieje szansa, że Itachi będzie miał kolejny rozdział w życiu Naruto, choć tak naprawdę w życiu Boruto. Nie wiadomo jak to zrobią, ale całkiem możliwe, że będą to opowieści chociażby Sasuke o Itachim dla Sarady. Bo jak wiemy, Sasuke jak i Sakura totalnie zarypali koncepcję Itachiego z pstryczkiem w czoło. I może będą jej to po prostu wyjaśniać. Druga możliwość to wskrzeszenie Itachiego. Ta teoria jest mniej prawdopodobna, bo zdaje się, że raz wskrzeszonej osoby nie można wskrzesić drugi raz. Z drugiej strony, w pewien sposób Hashirama i Togirama został wskrzeszony przez Orochimaru w walce przeciwko Hiruzenowi, a następnie przez Kabuto, więc wydaje się, że jest to możliwe. Trzecia możliwość to jest jakiś nowy film, w którym owe postacie wystąpią. Mieliśmy chociażby kinówkę, w której Naruto rozmawiał z ojcem, który żył, mimo tego, że nie powinien. Później tak samo było w idealnym świecie Naruto. Czwarta i ostatnia moja teoria to to, że chcą oni oczywiście zbijać jak największe pieniądze na Boruto, więc najzwyczajniej w świecie będą pakować wszystko, co było dobre w Naruto, do Boruto. Bo ludzie czują nostalgię, nie inaczej jest w całej serii Dragon Ball, gdzie źli nagle stają się dobrzy, a nikt z przyjaciół nie umiera na zawsze, bo zaraz go wskrzeszą. To są moje teorie na prawdopodobieństwo powrotu Itachiego do anime. Teraz przedstawię wam kilka możliwości na powrót Hidana. Hidan nie został wskrzeszony przez Kabuto, co może oznaczać, że ciągle żył zakopany gdzieś pod ziemią i jakimś cudem wydostał się. Bardzo możliwe, że ktoś mu bliski maczał w tym palce, albo po prostu jakiś psychopata, który chciał pomóc swojemu mentorowi. Tak jak w poprzedniej teorii, tak i tu uważam, że jakimś cudem mógł on przeżyć, ale po co by wracał? Otóż lubił zabijać, a zemsta na Shikamaru wydaje się bardzo sensownym powodem, aby powrócił i zabił jednego z fajniejszych bohaterów. Ta teoria może napawać zmartwieniem, ponieważ Naruto to nie Dragon Ball i potrafią tutaj zabić bohaterów lubianych. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale można mieć pytanie, po co Hidan miałby wracać do Boruto? Przecież można być praktycznie pewnym, że nie stanie się nagle protagonistą i nie wkroczy na słuszną drogę, a jego techniki są teraz doskonale znane przez główny zarząd Konohy. Według mnie, mimo tego, że Shikamaru, jak i inni wiedzą, jak pokonać Hidana, to nie jest tak, że jest on nagle słabą postacią, która nie może nic działać, bo może bardzo dużo, jeżeli tylko zrobiłby to rozsądnie. Okej, i to by było na tyle ode mnie. Dajcie znać, co o tym myślicie. I jeśli macie jakieś teorie dotyczące właśnie ich powrotu, to napiszcie w komentarzach, a chętnie o nich poczytam i postaram się włączyć do dyskusji. Trzymajcie się, na razie, cześć!